tegoroczna edycja to największa ilość uczestników, bo łącznie z dziećmi jest to około 2000, więc emocje są wspaniałe. To jest chyba jedyna taka, nie wiem czy nie na świecie, gdzie można biegać fosami zamkowymi, gdzie można pływać tuż przy zamku i gdzie można finiszować na dziedzińcu największego zamku gotyckiego na świecie, więc jest to coś wyjątkowego, myślę, że również dla wszystkich startujących. Ogromne, startuję po raz pierwszy na takim dystansie, także serce mocno bije, ale myślę, że jestem dobrze przygotowany, także mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Startowałem w Malborku ostatni raz 10 lat temu, teraz startuję w sztafecie z kolegami, myślę, że nie przyniosę im wstydu. Myślę, że to będzie dobry start, pogoda sprzyja, woda rzeźka. Super. Na pewno nie jest nudna trasa, zwłaszcza biegowa, bo cały czas coś fajnego się widzi. Super zawody, trasa bardzo fajna. Trochę na rowerze mnie na końcu odcięło, ale bieg w miarę stabilnie. Założenia spełniłem, złamałem 9 godzin, także jestem zadowolony. Trasa szybka, no bardzo szybka trasa rowerowa. No, wokół takiego zamku to chyba nigdzie nie można biegać. W takich okolicznościach bardzo, bardzo przyjemnie. Jestem daleki od US, ale czuję się bardzo dobrze. Przyjeżdżałem tutaj dziesiątki razy z dzieciakami z Kolonii jako wychowawca, więc jakby teren sprzed lat jest mi znany. No a teraz przyjechałem 500 km po to, żeby się troszkę spocić i zmęczyć. Wspaniale, to mój debiut. Jestem piątym zawodnikiem mistrzostw Polski. Lepiej sobie tego nie mogłem wymarzyć. Jest wielkie zmęczenie, jest ból, jest radość, są łzy radości. Naprawdę niesamowite uczucie. Pierwszy raz
raz byłem tutaj w 2013 roku. Byłem wtedy strasznie gruby i zrobiłem 1/4 w 3:22. Teraz się poprawiłem prawie o godzinę. W Malborku jak zwykle, no cóż, bardzo szybko, czasem wiecznie. Strasznie się cieszę, że mogłem wziąć udział w tych zawodach. Niesamowity jest Malbork, niesamowita atmosfera. Nie jest to mój pierwszy triatlon, na którym kibicuję, na którym jakby też biorę udział w triatlonach, więc jakby tutaj to jest coś wyjątkowego. Wspaniała atmosfera, wspaniali kibice, wspaniała organizacja. Trasa mi się bardzo podobała. Szybko można było fajnie pojechać. Na rowerze płasko dosyć i w jedną stronę z wiatrem, w drugą te pod wiatr było trudniej, ale... Bardzo fajnie, że z tym zamkiem wszystko jest tak związane i z tradycją. Bardzo fajna trasa rowerowa, biegowa, zróżnicowana. Tutaj wewnątrz murów zamku bardzo przyjemnie się biegnie, także zadowolony jestem. Myślałam, że do Malborka przyjechać muszę, właśnie dlatego, że jest tutaj tak fajnie. Ogólnie trasa przebiegła bardzo dobrze. Malbork jest taką imprezą, że chce się tutaj wracać. Świetna impreza. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto nie startował w Malborku, to na pewno musi tutaj przyjechać.